jaki sposób mam się uspokoić, kiedy syn się rodzi, a ja tutaj sam na woli siedzę. Ile czasu jeszcze będzie to trwało? Przecież czasu zawsze jest za mało, nie wiesz? Ej, do wypicia mam 50,07 litr. Na wszelki wypadek nie wypiję żadnej z nich. Naprzeciwko na balkonie stoi jakiś typ i wyzywa na ulicy ludzi wszystkich. Ej, tacy sami wszyscy są, cyca są. Bice żrą, ruchać chcą, a na końcu umrą. Czuję, chociaż nie trenuję nic, to sobie rapuję. To dla mnie umysłowy pit stop. Chuj z policją, bo zagłusza mi bit, a nie mogę mieć zamkniętego okna. W takim fajnym miejscu mieszkam, albo się uduszę poza, albo się uduszę tam. Obgryzał skórki, bo mam w chuj nerwa. Przydałoby się skręcić, skreślić albo przestać myśleć. Może za jakiś czas wpadnie do mnie czerwa i wyjdę, albo będę siedział sam, żomuś. Ema sam w domu, już do mnie dociera. Na dźwięk telefonu wgrywa nowego software'a. Dołbanie komputera to różowa pantera. I nie ma nic ważniejszego dla mnie teraz, bo odkurzyłem i umyłem chyba wszystkie blaty. Poza tym zrobiłem gulasz i podlałem kwiaty. Dzwoniłem do ziomków, dzwoniłem do taty. Z każdym już gadałem i wyczerpałem tematy. Kim będę dalej? Kto mi odpowie na to? Kim będę dalej? Kim będę dalej? Kto mi odpowie na to? Kim będę dalej? Siedzę i piszę, bo umiem, widzę i słyszę, bo lubię. Wolę sam niż w tłumie, choć tak często się gubię. Szara kanapa pod dupę, długopis łapę i nucę. Zakochałem się w rapie, a powinienem w nauce. Dziś to już wiem i choć nigdy nie jest za późno, Marcelowi chcę przekazać to, co w głowie mam. Każdy dzień przeżyć tak, by to nowe płótno nie uszkodzić i nie narobić plam. Kim będę dalej? Kto mi powie na to? Kim będę dalej? To kim będę dalej? Kim będę dalej? Kto mi odpowie na to? Kim będę dalej?